Cześć, witamy Was w naszym podsumowaniu fantastycznego roku 2017. Dzisiaj moim wsparciem będzie Hubert Kuliński. Ja zajmuję się Pyrkonowym podcastem, czyli miejscem, gdzie możecie usłyszeć o analizach różnych filmów, książek, tego co trafia do fantastyki. I teraz zajmiemy się podsumowaniem tego roku, które jest, pamiętajcie, subiektywne. To jest tylko moja i Dominika opinia. Także, żeby dalej nie przedłużać, zaczynamy. A więc zaczynamy. Przejęcie Foxa przez Disneya. Disney, a właściwie The Walt Disney Company, uważane za największą korporację medialną na świecie, przejęło 20th Century Fox pod koniec tego roku za, uwaga, 52 miliardy dolarów. W ręce giganta trafiły dokładnie takie działy jak studio filmowe 20th Century Fox oraz 20th Century Fox Television. Oznacza to, że gdyby połączyć światy, którymi Disney mógł do tej pory zarządzać, z tymi, które nabył, czyli Avatar, Deadpool, Obcy czy X-Men, możemy spodziewać się naprawdę ciekawej mieszanki. Wprowadzenie Open Bety w Gwincie. Gwint pierwotnie był tylko zwykłą minigierką w Wiedźminie 3. Urozmaiceniem rozrywki między zabijaniem kolejnego utopca, a walką z tytułowym Dzikim Gonem. Wiedźmińska gra karciana przyjęła się do tego stopnia, że na wyraźne żądanie fanów CD Projekt Red nie miało wyjścia i rozpoczęło pracę nad pełnoprawną wersją gry. W 2017 roku została uruchomiona wersja Open Beta, która jest już na ostatniej prostej do oficjalnego otwarcia. Pomimo, że najnowsze dzieło CD Projekt Red wciąż jest w fazie testów, Gwint zgromadził już milionową populację graczy, a także zdążył zadebiutować na scenie e-sportu w zamkniętych turniejach Gwent Challenger, gdzie do wygrania, oprócz szacunku graczy, były również poważne pieniądze. Gwint na rynku przyjął się doskonale i ma poważne zakusy na to, żeby przejąć palmę pierwszeństwa po dotychczasowym liderze gier karcianych, czyli Hearthstone. Dodatkowym atutem jest utrzymanie Gwinta w pierwotnym, wiedźmińskim klimacie, co daje jasny przekaz światu, że Polak potrafi. Star Wars Ostatni Jedi, czyli kolejna, ósma już część jednej z największych i najbardziej kultowych sag filmowych, czyli Gwiezdne Wojny. Będąca bezpośrednią kontynuacją Przebudzenia Mocy z 2015 roku, w międzyczasie do kin trafił również Łotr I, Łotr 1, jak to woli. Jednak jest on pierwszym z cyklu spin-offów serii Star Wars Historia. Co do samego filmu o podtytule Ostatni Jedi, twórcy byli niesamowicie pewni sukcesu i postawili kinom wyższe wymagania co do udziału w zyskach i okresu wyświetlania seansów. Disney zażądał 60% z dochodów, czyli o 1% więcej niż w przypadku Przebudzenia Mocy. I tego, by film był dostępny dla widzów przez 4 tygodnie, czyli 2 razy dłużej niż dotychczas przyjęty wzorzec. W końcu przyszedł upragniony dla fanów 14 grudnia 2017 roku, czyli polska premiera. No właśnie, mówi się, że data premiery nie jest przypadkowa, bo ma na celu zwiększenie wpływów seansów w okresie świątecznym, ale przede wszystkim podbija gusta fanów filmowych gadżetów czy kupujących świąteczne prezenty. Do tej pory film zarobił prawie 850 milionów dolarów, a prognozy mówią o finalnej wartości 1,6 miliarda dolarów. Pozostając przy klimacie Wiedźmina, nie sposób pominąć informacji, która wstrząsnęła światem fantastyki. Zanim CD Projekt Red dało Wiedźminowi drugie życie i rozsławiło sagę Andrzeja Sapkowskiego na cały świat, Wiedźmin był znany głównie na rynku polskim, a większości ludzi kojarzył się z dosyć przeciętną ekranizacją TVP. Obecnie Geralt z Rivii to już jest marka, a jego losy za jakiś czas będziemy mogli obserwować na ekranach monitorów, tabletów i smartfonów dzięki największemu na świecie dystrybutorowi serialów, czyli Netflix, który postanowił przygarnąć białego wilka pod swoje skrzydła i zapełnić lukę powstającą po kończącej się już przygodzie z Grą o Tron. Serial z rozmachem? Jak najbardziej, byłby nam się zbytnio nie zamerykanizował. Wiadomo powszechnie, że nieodłącznym elementem Wiedźmina jest kultura i mitologia słowiańska. A żeby jej nie zabrakło, będzie czuwał uznany polski reżyser oraz fan wiedźmińskiej sagi Tomasz Bagiński. Nie znamy jeszcze przybliżonej daty premiery, jednak możemy być pewni, że jest na co czekać. Stranger Things, czyli premiera drugiego sezonu tego serialu. Serial reprezentujący takie gatunki jak drama, science fiction, a przede wszystkim horror, doczekał się w tym roku drugiego sezonu, wyczekiwanego z wielką niecierpliwością przez fanów. Kontynuacja przygód grupy dzieci i zresztą też dorosłych powraca do małego, ale skrywającego ogromną tajemnicę amerykańskiego miasteczka Hawkins po roku w okresie Halloween wraz z nowymi bohaterami i zagrożeniami. Polityka Netflixa polegająca na udostępnieniu od razu wszystkich odcinków pozwoliła pożreć widzom cały sezon, w wielu przypadkach zresztą pochłonąć go w mniej niż 24 godziny. Sieć przepełniła się spoilerami, memami, recenzjami
Niestety, drugi sezon zaopiniowano gorzej niż pierwszy. No ale fabuły wam tutaj nie zdradzimy, bo warto obejrzeć to dzieło, zarówno pierwszy, jak i drugi sezon. Możecie o tym serialu usłyszeć na Pyrkonowym YouTubie w formie zarówno wideo, jak i w formie podcastu. Nowe przygody Ricka i Mortiego! Co prawda serial zadebiutował w Polsce już rok wcześniej, ale to właśnie w 2017 roku powstał na niego prawdziwy hype. To właśnie w tym roku miała miejsce premiera trzeciego sezonu przygód ekscentrycznego geniusza Ricka i jego gapowatego wnuka Mortiego. Można śmiało powiedzieć, że serial jest godnym następcą South Park, który nieco już wyczerpał formułę. Rick i Morty to powieść świeżego humoru, obsadzone z dodatkiem wielowątkowej fabuły, co może wydawać się śmieszne na pierwszy rzut oka, bo dla osoby niewtajemniczonej animacja przypomina raczej głupią kreskówkę niż film dla wymagającego widza. Pierwsze wrażenie, jak to w życiu, bywa mylące. A po obejrzeniu jednego odcinka Ricka i Mortiego taśmowo pochłania się wszystkie następne. Nie wiadomo, jak długo będziemy musieli czekać na kontynuację serii, jednak dystrybutor Adult Swim dodatkowo podsyca atmosferę wyczekiwania, mówiąc otwarcie, że czwarty sezon nie nadejdzie zbyt prędko. Obyśmy tylko nie musieli czekać na niego jak na wichry zimy, a do tego czasu pozostaje odkrywać Ricka i Mortiego na nowo. Dark, czyli podróże w czasie po niemiecku. Osobiście jestem trochę zrażony do niemieckiego kina, oczywiście nie mówimy tutaj o produkcjach przyrodniczych, if you know what I mean, ale to nie czas, by opowiadać o produkcjach z kraju nad Renem. Dark całkowicie mnie pochłonął. Niebawem na pewno pojawi się odcinek Pyrkonowego podcastu właśnie o tym serialu. Co mogliśmy tam zobaczyć? Miasto sąsiadujące z elektrownią atomową. No już się zaczyna, no ładnie, nie? Dobrze wiemy z historii, gier czy filmów, że występowanie gdziekolwiek reaktora jądrowego musi przynieść jakieś nieprzyjemne konsekwencje. Bardzo dobra gra aktorska jest niewątpliwym atutem. Produkcja żongluje takim pojęciem jak teoria 33-letniego cyklu lunarno-solarnego. Nieco przypomina to schemat znany z filmu Smakosz, gdzie tytułowy monstrum żeruje co 23 lata, swoją drogą przez 23 dni. W serialu Dark nie wszystko jest jednak tak jednoznaczne. Twórcy częstują nas kolejnymi faktami jak zwierzę podczas stresury, a po zakończeniu serialu część wątków i tak pozostaje tajemnicą. Wiemy, że Netflix zamówił kolejny sezon, pozostaje czekać. A jeśli nie widzieliście pierwszego sezonu, to śmiało go obejrzyjcie. Kolejny już rok bez wichrów zimy. No właśnie, skoro już o tym wspomniałem, to warto odnotować, że 2017 to kolejny rok bez najbardziej wyczekiwanej książki na świecie. A końca nie widać. Co roku jesteśmy świadkami nowych wymówek, przesuwania terminu premiery, którego obecnie możemy wypatrywać chyba tylko przez lunetę. Na domiar wszystkiego, George R.R. Martin obecnie prowadzi pracę nad inną książką, czyli Ogień i Krew, przedstawiającą historię rodu Targaryenów od czasów Aegona Zdobywcy, co może być dobrą nowiną dla fanów całego uniwersum, ale na pewno nie jest dobrą nowiną dla wszystkich fanów z utęsknieniem wyczekujących kontynuacji losów ich ulubionych bohaterów. Ktoś zapyta, w co ten Martin pogrywa. Są też tacy, którzy stracili wiarę, że ta saga kiedykolwiek zostanie ukończona. Przesuwające się z roku na rok wymówki na pewno zdążyły zachwiać wiarę nawet najbardziej wytrwałych czytelników. Chciałbym się mylić, ale nie zanosi się na to, żeby rok 2018 miał coś zmienić w tej kwestii. Obym w przyszłorocznym podsumowaniu mógł wycofać swoje słowa. Mroczna wieża. Ekranizacja książki, a właściwie serii książek Króla Grozy, tak, Stephena Kinga. Opowiadająca przygody tajemniczego rewolwerowca Rolanda, w którego rolę wcielił się Idris Elba. Towarzyszy mu także mały chłopiec, Jake. Cykl literacki liczy 9 wydawnictw, ale można znaleźć nawiązania do tej książek właśnie w innych wydawnictwach tego autora. Niewątpliwie była to jedna z bardziej gorących premier tego roku i skupiała wokół siebie wiele emocji fanów prozy Kinga, którzy długo i w większości z niecierpliwością czekali na ten film. Zdania były podzielone jednak. Dla jednych sam fakt stworzenia tego filmu był czymś wspaniałym. Dla innych, głównie fanów książek, na których film bazuje, nie powinien wcale się pojawić. Bo spakowanie tak rozbudowanego i skomplikowanego świata w postaci serialu byłoby trudne, a co dopiero w formie krótkiego filmu. 31 lipca nadeszła premiera, a więc czas rozliczenia. Jakie były opinie? No na pewno tych bardzo dobrych było mało, a film raczej można zakwalifikować, no cóż, do tych średnich. Rok 2017 to także kolejny rekord frekwencji na Pyrkonie. W tym roku było was aż 44 tysiące. Mam nadzieję, że ten rekord nie utrzyma się zbyt długo, a w roku 2018 przybędzie was jeszcze więcej, przybędziecie jeszcze tłumniej, bo Pyrkon tworzycie przede wszystkim wy. It.
czyli po polsku to. Czyli jak moim zdaniem stworzyć dobry horror i to horror naprawdę pełną gębą. Po raz kolejny pojawi się dzisiaj to nazwisko. King. Stephen King. To on napisał książkę o tym samym tytule, która w 1986 roku trafiła do czytelników. W tym roku mogliśmy zobaczyć, czy ekranizacja się uda, moim zdaniem. Oj, bardzo. Nie wiem, w jakim stopniu efekty z IMAX-a się do tego przyczyniły, ale dla mnie był to najbardziej przerażający horror, jaki w życiu widziałem. Zaczynać się od zniknięcia małego chłopca, w czym brał udział pewien tajemniczy klaun. Rok później poszukiwania rozpoczyna jego starszy brat wraz z grupką przyjaciół. W tym czasie oczywiście giną kolejne dzieci. Okazuje się, że miasteczko, w którym żyją, czyli Derry, skrywa od stuleci przerażającą tajemnicę. Film nie emanuje przesadnie brutalnością, znajdziecie w nim dużo napięcia, naprawdę dużo napięcia i to ciągłego, przeplatanego kilkoma spokojniejszymi scenami, no i całkiem sporą dawkę screamerów, tak dokładnie, które powodowały podskakiwanie publiki na sali kinowej. Sam znam ludzi, którzy wyszli po 10 minutach z seansu. A czy ty go obejrzysz? Czy dasz radę? I to już byłoby wszystko w naszym podsumowaniu roku 2017 w fantastyce. Pamiętajcie, że to była tylko moja i Dominika subiektywna opinia i każdy z was ma prawo mieć zupełnie inną. Dokładnie tak, dlatego jeżeli uważacie, że w tym zestawieniu czegoś zabrakło, bardzo chętnie przeczytamy o tym w komentarzach. No i przede wszystkim chcielibyśmy wam życzyć wspaniałego, przepraszam bardzo, fantastycznego 2018 roku. Na razie, do zobaczenia. Trzymajcie i udanego Sylwestra. Yeah!